I tak więc znowu 5-1 dla Stali Gorzów, a wynik tego spotkania po 5 wyścigach brzmi 22-8. 22-8 z Polonią Bydgoszcz, tego dawno jeszcze nie było. I nie składajmy wszystkiego tylko na kap braku zawodnika zagranicznego i ciężkich warunków. Warunki są jednakowe dla wszystkich. A na naszych ekranach mistrz Polski Tomasz Golob, wyjeżdżający do wyścigu 6, w którym zmierzy się z Piotrem Świstem, który pojedzie w kasku czerwonym, Mariuszem Staszewskim, który pojedzie w kasku niebieskim, i Robertem Boninem w kasku białym. Tak więc pełny skład uczestników wyścigu 6 wygląda następująco. Świst, Golob, Tomasz Golob, Staszewski i Bonin. Bardzo równo wystartowali Świst i Golob. Świst jak na razie z przodu, może nieco przymknął swojego kolegę z Bydgoszczy, jednak zrobił to w sposób przepisowy. Publiczność wznosi gromkie okrzyki na cześć gorzowskiego lidera. Świst jest z przodu, Golob z tyłu, wściekle atakuje po wewnętrznej, jednak odległość między nim a Świstem jak na razie nie zmniejsza się. Prowadzi więc Świst z Kalgorzów, na drugim miejscu jest reprezentant Polonii Bydgoszcz Tomasz Golob. Na trzecim miejscu kolejny zawodnik gorzowski Mariusz Staszewski. Pan Piotr robi wszystko, aby nie dać się wyprzedzić swojemu rywalowi z Bydgoszczy, jednak chyba już niepotrzebnie się ogląda jego przewaga, zamiast zmniejszać się mimo silnych starań Tomasza Golowa, ta przewaga Śwista ciągle się powiększa. I tak kończy się ten 6 wspaniały wyścig, w którym zwycięża Świst w czasie 67,13 sekundy. Jest to jak na razie najlepszy czas. Drugim jest Tomasz Golob, trzeci Mariusz Staszewski i czwarty Robert Boni. 4-2 dla Stali Gorzów i po 6 wyścigach jest już 26-10. To doprawdy nokautujący wynik, tym bardziej, że przeciwnikiem jest bądź co bądź ubiegłoroczny mistrz Polski. Tak, nareszcie można trochę odpocząć. Pan Piotr zdjął już hełm. A to jego rywal z poprzedniego biegu, Tomasz Golob. Widzimy kombinezony zawodników nieco ubłocone. Warunki są takie, że błoto jednak posiada na motocyklach i kombinezonach. A teraz oglądaliśmy wyjeżdżającego do wyścigu 7 Marka Hućkę, który pojedzie w kasku niebieskim. W kasku czerwonym natomiast wystartuje Piotr Paluch, w żółtym Skupień jest nim wspomniany Kućko i w białym Tomasz Kamiński. Kolejny atomowy start Marka Hućki. Jak on to robi? Najprawdopodobniej jest to efekt wspaniałego przygotowania tego zawodnika. W każdym razie efekt jest taki, że w tej chwili prowadzi Marek Hućko, za nim jest Skupień, doświadczony zawodnik Polonii Bydgoszcz, który przeszedł zespołu ROF Rybnik. Atak Skupienia na pozycję Marka Hućki po zewnętrznej części toru, jednak zakopał się, nieudany jest to atak, prowadzi nadal Hućko przed Skupieniem. Na trzecim miejscu jest Paluch. Czwarty zawodnik Tomasz Kamiński jedzie tak daleko, że nasza kamera nie obejmuje już tego żużlowca. Na to, że zaczyna być coraz ciekawiej. 6 zawodnicy zbliżają się do siebie. Stracone metry próbuje nadrabiać z powodzeniem Piotr Paluch. On przybliża się do zawodnika z Bydgoszczy Skupienia. Atak po zewnętrznej, no jednak zbyt wyniosło Piotra Palucha i został. W każdym razie obronił on tą 3. pozycję. A zwycięzcą 7 wyścigu został Marek Hućko. Drugim jest Skupień, 3. Paluch, a 4. Kamiński. A tymczasem przed nami bardzo ciekawy wyścig, gdzie na starcie stoją dwaj bracia Golobowie oraz Staszewski i Świst. Golob, Staszewski, Golob, Świst. Pan Świst został trochę na starcie. Musi teraz odrabiać stracone metry, a tymczasem na prowadzeniu obydwaj bracia Golobowie. Jak na razie prowadzi Tomasz, drugi jest Jacek. Świst próbuje rozdzielić obydwu braci. Widzimy w tej chwili, jak
Tomasz pokazuje swojemu starszemu bratu, jaki tor jazdy ma wybrać, aby nie dopuścić śwista do wyprzedzenia przynajmniej jednego z nich. O to, co robi w tej chwili Tomasz Golob, nie było zbyt sportowe. Jest to po prostu zwykła jazda wężykiem. Zamykanie gazu przy wejściu w łuk to może się bardzo niebezpiecznie zakończyć. Oglądamy twardą, zaciętą walkę śwista z klanem Golobów. Jak na razie świst nie może sobie z tymi zawodnikami poradzić. Tor jest bardzo trudny. Natomiast Tomasz Golob wypuścił swojego mniej doświadczonego brata do przodu, a sam kontroluje przebieg akcji, jadąc z tyłu. Pierwszy jest Jacek Golob, drugi Tomasz Golob. Jeszcze ostatni atak śwista, niestety nieudany. Zwycięża Jacek Golob przed Tomaszem Golobem, trzeci jest świst. No, widzicie Państwo, publiczność niezbyt owacyjnie przyjmuje wyniki tego wyścigu. Trwają także konsultacje pomiędzy trenerem Chomskim a panem Władysławem Golobem, ojcem obydwu tych żużlowców. Emocje jednak powoli opadają. Jeszcze publiczność zagląda przez siatkę do parkingu, a na naszych ekranach Tomasz Golob. Młodszy, ale za to bardziej utytułowany z dwóch braci. A to Piotr Świst, zgarniający maść ze swojego